Cześć kochani, dzisiaj taki luźny, codzienny vlog. O, herbatka moja się robi. Właśnie wróciłam, mogę z kawki z moją ukochaną osobą na świecie. Nie, wróciłam właśnie z kawki. Jest godzina 14 i zabieram się do tego vloga, bo naprawdę czasem ja już nie mam pojęcia, w jakim miejscu, w jakim czasie jestem. Przez w ogóle the daily i przez wakacje. Dzisiaj muszę zrobić kilka rzeczy, oczywiście zaraz muszę usiąść do montażu filmu. Zrobić sobie jedzonko, posprzątać troszeczkę. Wieczorem mam zajęcia, więc chcę, żebyście może spędzili ze mną taki czas i zobaczyli, jak wygląda moje życie w trakcie wakacji. No i co, zaraz właśnie zabieram się za pranko i kupiłam sobie loda. Najlepsze lody, moim zdaniem z Biedronki Marletto. Jeszcze to białą czekoladą, przepyszne. Muszę dzisiaj zmontować film teraz. Następnie przyjeżdża do mnie moja współlokatorka, której teraz aktualnie nie było, i nagrywamy coś dla niej wokalnie, bo ona potrzebuje czegoś, więc to musimy zrobić. Następnie nagrywam dzisiaj dwie rzeczy pod kolejne filmy. Robię jedną rzecz do filmu, innego filmu. Następnie jadę na zajęcia i potem muszę zmontować znowu film na jutro. Więc troszeczkę montażu jest więcej niż takiego życia normalnego, ale jak na razie jest w porządku. Musimy właśnie, teraz jestem bardzo głodna, w ogóle się zrobiłam, muszę zrobić coś do jedzenia, więc chyba strzelę tortilka z tofu i herbatka ciepła i będzie w porządku. Dobra, widzimy się kochani, bo muszę zrobić pranie. No, wiecie co, jakby jest problem z tym, że nie mam ubrań nadal, bo ja stwierdziłam, wiecie co, lepiej wydać pieniądze swoje ciężko zarobione na podróże. Jakieś głupoty. Coś leci. Kurde, boję się. A nie, to czemu woda jest niedrożna? Mogę, moje włosy. Fajnie, że one rosną, to jest totalnie wielki plus, ale kurczę, coś jest z nimi nie tak. Ja chcę mieć długie włosy, rude, ale to nie wiem, co się z nimi dzieje. Po tej podróży zrobiły się bardzo... Tam nie miałam odżywek, bo też nie wiedziałam, ile czasu będę w tej Francji. I też nie miałam jak kupić, chociaż to był problem. Nie wiedziałam, nie było tu jakby tam takich marek, jak u nas są, które są sprawdzone do moich włosów. Też nie chciałam eksperymentować za bardzo z nimi. No i tak, urosły, to jest fakt, to jest plus, ale też kurczę, mam problem, bo troszeczkę łysieje, ej, za kola mi powstają, od tutaj, w tym miejscu. Ale to już mam od w ogóle COVID-a, jak przychodziłam już 2 lata temu. Zaczęły mi właśnie po tej stronie wypadać włosy i zrobiły się takie łysizny i też wcierki nie pomagają za bardzo, te, które używam. No i zauważyłam ostatnio, że to samo robi się po drugiej stronie. Ja nie wiem, czy to jest ze stresu, czy z czego, jakiego powodu. No i tutaj te końce też nie są wspaniałe, ale na razie hoduję, bo jakby nic z nimi nie robię oprócz... A w ogóle, o ten włos! Jakby co z tym włosem jest nie tak? Jakby to nie jest grzywka. O, to jest po prostu... Tak mi się włosy chyba wykruszyły. Niech rosną, niech się rozwijają, bo pojedę do fryzjera, więc... Ale no o to? Ja nie wiem, co to jest, naprawdę. Więc ja lecę montować film i widzimy się już wkrótce. Siadam właśnie do montażu filmu, który dzisiaj będzie. Mam ostatni problem z zabieraniem się do montażu filmów. Na przykład wczoraj wróciłam wcześniej, żeby po prostu zmontować film. Myślę, dobra, posiedzę do tej pierwszej, drugiej. Wciągnął mnie serial. No i ta pierwsza, druga, się patrzę, kurczę, pierwsza, druga, a nie mam zmontowanego filmu. No i zazwyczaj montuję je na szybkiego, następnego dnia, z dnia jakby publikacji. Więc troszeczkę zabiera mi to czasu, jestem na siebie zła bardzo. Muszę się po prostu zmotywować, po prostu, matko, lubię to słowo po prostu. Muszę się zmotywować, żeby montować dzień wieczorem, a nie rano przed publikacją. No bo potem wychodzi lipa totalna, bo ja się muszę spieszyć, moje nagrywki się przesuwają. No i wychodzi jakby na gorsze. Noszę okulary, ponieważ ja nie mam takiej dużej wady wzroku. Ja jestem dalekowidzem, ale do pracy przed komputerem moje oczy są tak zmęczone potem. No jak.
weekendu, więc włączam sobie programik i montuję film na dzisiaj. Mam na to bardzo mało czasu, ale kupiłam luda. Dobra, teraz się okaże, że coś się wydarzyło. Ja kochani, nagrywam i wracam teraz do was. Jest 16, ja nadal jestem w trakcie montażu filmu, a za godzinę ma już się pojawić, więc już mam nadzieję, że skończę, bo kolejny film będzie spóźniony, a ja taka... Jeśli go nie oglądaliście, to naprawdę zachęcam, bo naprawdę bardzo mi się podoba ten film pod względem właśnie tego, że jest typowo też pode mnie i mało się widzi na YouTubie właśnie kontentu musicalowego i wiem, że prawdopodobnie się sprawdzi na moim kanale, no bo ja to kocham i jestem w tym całkowicie szczera, więc podajcie, dużo ciekawostek, dużo jakby tak ciekawy, tak my, fajny, pogodny film do jedzenia na przykład. Jak jecie teraz oglądając mnie, to bardzo dobrze. Mam ogromny problem z robieniem miniaturek, bo zawsze robię na ostatnią chwilę. Totalnie nie mam na nie pomysłu, więc zaraz coś zrobię, postawię tutaj statyw i robimy miniaturkę do mojego filmu. Moi drodzy, właśnie idę sobie na zakupy, bo muszę zrobić muszę kupić jeszcze jedną rzecz do odcinka, który dzisiaj nagrywam. To taki odcinka pod odcinka. No i potem mam ci też zajęcia taneczne, bo postanowiłam, że wrócę do tańca. To taniec mnie bardzo też uszczęśliwiał i sądzę, że pewno się przyda w mojej karierze aktorskiej, musicalowej. A troszeczkę już zapomniałam, jak się tańczy, ale nie chce mi się, bo to jest o 21:00, to tak naprawdę teraz siedziałam 6 godzin w domu, teraz będzie mi się ciężko zabrać, żeby jakkolwiek pojechać tam i skończyć o 22:00, być w domu o 23:00, więc to troszeczkę słaby czas, ale lecę. Nie, że coś, ale zaczęłam oglądać filmy świąteczne, ale to będzie mi przydatne w grudniu, ale to jeszcze się dowiecie co. Ja jakby nabrałam energii po montażu i po ogarnięciu większości rzeczy, które miałam ci do zrobienia, więc teraz lecę na zajęcia taneczne, sobie potańczyć, podensować i no, jestem ciekawa. Ja zawsze po tańcu mam o wiele więcej energii, ale muszę jeszcze dzisiaj wrócić tutaj, nagrać dwie rzeczy do filmu, jednego filmu i zmontować film. Więc dużo mnie jeszcze czeka dzisiaj, masakra. Życzę mi powodzenia. Właśnie na swoje zajęcia, które są na szczęście w centrum. Chodziłam, bo to są moje pierwsze zajęcia od bardzo dawna. Chodziłam do studia Viva Cuba. Viva Cuba to jest przy metrze Ratusz Apsenu. No i chodziłam wcześniej na hip-hop. Bardzo w porządku, po prostu tak człowiek się spłodzi, tak człowiek się wytańczy. Dzisiaj idę na choreo. I ja mam właśnie chęć do bycia takiej umiejętności, gdzie szybko uczę się układu, bo to jest bardzo potrzebne przy castingach i takich różnych oto rzeczach, no i wiadomo, wspomaga naszą pamięć, więc jestem mega ciekawa, dlatego te choreo może być ciekawe. Jutro idę na rozciąganie do szpagatu, też mam takie zajęcia, więc bardzo fajnie. Dobra, lecimy. Mam 5 minut, się spóźnię zawsze. Jestem już po zajęciach i były mega trudne. Ja nie mogę uwierzyć, że jakby tak z wprawy wyszłam. Jakby największy problem dzisiaj i z tym po prostu pracowałam, żeby zapamiętać choreografię, która była strasznie trudna. Jednakże miałam w głowie tylko, okej, Sandra, to są twoje pierwsze zajęcia od naprawdę dłuższego czasu, a choreografia była naprawdę, naprawdę trudna do ogarnięcia. Więc jestem tak z siebie dumna, że po prostu zaryzykowałam i poszłam na te zajęcia i zaczęłam coś robić w końcu, w tą stronę. Mam nadzieję, że z kolejnymi zajęciami będzie mi łatwiej zapamiętać choreografię, potem właśnie jak już będę umiała zapamiętać tą choreografię, będę mogła się jakoś poczuwać, jakby troszeczkę wyluzować, pobawić się tym tańcem, a nie właśnie, że choreografia. No wiadomo, trochę improwizowałam dzisiaj, jak nie umiałam czegoś zrobić. Teraz aktualnie oglądam Niezapomniane Święta, bo już jakby wszedł do mnie, do mojego domu okres świąteczny. Ja mam takie, że już sierpień, najlepiej właśnie komedie romantyczne, świąteczne, słuchaj, jak uwielbiam, ale oczywiście dobre. Mam Niezapomniane Święta, to jest, jakby przypominam sobie te filmy, bo będzie coś w grudniu, co by, jakby potrzebne mi są te filmy, opinie na temat tych filmów. Teraz właśnie muszę pomontować rzeczy, sądzę, że może skończę około 2-3, wszystko, bo rano znowu mam nagrywki i
Tak to jest. Ej, naprawdę bardzo mi się podoba to życie, które aktualnie teraz prowadzę, że codziennie coś się dzieje, codziennie nagrywam, codziennie doświadczam tego nawet montowania, tego tworzenia. I jestem w takim transie, że tworzę, tworzę, robię, robię. I bardzo mnie to uszczęśliwia. Więc co, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to teraz jest wakacyjne daily i filmy pojawiają się codziennie o godzinie 17 na moim kanale, albo po ostatnio są takie małe spóźnienia, sorka, ale to przez moje nieogarnięcie życiowe. I co? Do zobaczenia już jutro o godzinie 17. Buziaki.